No nie, znowu mi nie wychodzi. Co się dzieje? Nie wiem właśnie, ten długopis jest jakiś zepsuty. Myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzymaj, to długopis Wojana. Długopis Wojana? Tak, długopis Wojana. I co, teraz będzie mi się lepiej pisało? Spróbuj. I co teraz? Każdy popełnia błędy, ale z długopisem Wojana ten błąd możesz naprawić. Wow, ten długopis ma gumkę. I ta gumka wymazuje twoje błędy. Właśnie, błędy. Cały czas nic mi nie wychodzi. Na to też mam sposób. Trzymaj, to zeszyty Wojana. Zeszyty Wojana? Tak, zeszyty Wojana. I co, teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Wow, jestem geniuszem! Wow! Długopis i zeszyty Wojana. Poleca Wojan. O, widzowie, jest późna noc, chyba jakaś trzecia w nocy na Dirtowicach i chciałem się upewnić, bo od jakiegoś czasu zauważam, że o tych późnych godzinach brakuje nam tutaj ptycha. Nie ma ptycha o późnych godzinach nocnych i zaczyna mnie to trochę niepokoić, bo jakby, ej, co ptycho robi tak późno w nocy? Czy to nie robi znowu czegoś podejrzanego? Nie chcę go o nic oskarżać, wiecie, bo raz go oskarżyliśmy o bycie panem P, którym się okazał, że nie jest, ale jest to trochę podejrzane, że tak znika, więc wstałem specjalnie, ustawiłem sobie budzik o tej trzeciej w nocy, żeby się upewnić, że nie ma go w domu. No nie ma go, słuchajcie, telewizja puszczona, nikt nie wyłącza, nikt nie oszczędza energii. Co to ma być? Co to ma być? Nikt nie oszczędza energii, właśnie ty! Patrz, ty widzu, ty! Możesz mieć taki przekozacki plecak z mega wygodnymi pleckami. Patrz, patrz, jakie mamy wygodne plecki. Jaki jest pojemny i jakie ma breloki Wojana na każdym zamku. To jest mega kozacki plecaczek, który może być wasz. Tylko wystarczy wejść na wojanshop.pl i sprawdzić. A jeżeli ten plecak wam się nie podoba, to mamy drugi plecak, który jest aż trzykrotnie tańszy. Możecie mieć przekozacki plecak. O, akurat widzicie, jest tutaj również taki bidon, miejsce na bidon oczywiście. Miejsce na bidon, ponieważ bidon możecie zakupić w zestawie śniadaniowym. Wpadajcie na wojanshop.pl i sprawdzajcie. No dobra, a my widzimy, że na drugim piętrze ptycha nie ma i bardzo mnie to niepokoi. Znowu co tutaj się dzieje? Jakby Dirtowice już nie wyglądają jak Dirtowice, tylko bardziej jak Diamentowice, co nie? To już jest trochę niepokojące. Czekaj, może gdzieś na pierwszym piętrze będzie. Tutaj w tym pokoju pusto, są tylko kuzyni Nubka. Ja nie wiem, co oni tutaj robią. Co wy tu robicie, kuzyni Nubka? Halo? Halo? Nie, nie wiem, dobra. Co tu Palion robi? Palionero! Co ty... Siedzę w kibelku, nie? W kiblu siedzisz? Opie! No. Wyłaź z... Ej, co, gdzie ty skoczyłeś? Na kibelek! Nie mogę! Magic! Dobra, Palion, słuchaj. Co, pewnie byłeś na wieczornym odwiedzeniu kibelka o trzeciej tak, w nocy. Tak, no nie, zasnąłem sobie tu, ale wygodny dywan jest. Słuchaj, tu. O tych trzeciach w nocach wieczorami nie ma w ogóle ptycha. I to znowu mnie trochę, że trochę podejrzewam go o coś. Trzeciej w nocy nie ma ptycha? Znowu nie ma ptycha. I wiesz co, to już nie jest pierwszy raz. Ptycha nie ma już od jakiegoś czasu co noc. Jest na odcinkach zamulony, jest zmęczony, widać, że nocami nad czymś pracuje, ale nie wiemy nad czym, czy to jest coś złego, czy to jest coś dobrego, dlatego... A on będzie w tym, w swoim laboratorium? No właśnie, będziemy musieli to sprawdzić, ale pierwsze co, to widzowie, chcę wam pokazać, jak wyglądają Dirtowice. No nie, to jest dramat. To jest dramat, to już nie są Dirtowice, wejdźmy sobie gdzieś tutaj wyżej, na jakiś wyższy punkt. I wam pokażę, co to jest w ogóle, jeszcze tutaj wyżej podlećmy sobie, oba. Co to jest? Diamentowice, a może założę sobie jak nawet to elytrę. Wygląda? Z elytrą wam pokażę, widzowie, bo to wygląda strasznie. Zobaczcie to. Co to jest za straszna wioska diamentowa? No nie mogę, ja ogólnie lubię diamenty, bo wiecie, niebieski kolor, diamenty, mój kolor, ale ja nie lubię, jak cierpi na tym ktoś mój bliski. Jeżeli przez moje diamenty cierpi ktoś taki jak Nubek. Dlatego już przestaję lubić diamenty, jak tu widzę, bo jest to straszny widok. Widzisz, Palion, co to jest? Nie, nie, ale mi się to nie po... Co się powiem tak, jeżeli patrzę na to, to tak dziwnie, trochę satysfakcjonujące to wygląda, ale, ale tak to powiem, że trzeba temu zaprzestać i chodźmy do Krysia. Chodźmy sprawdzić, bo może Kryś okaże się, że jednak jest po złej stronie pana P. No nie chcę nic mówić, ale może. Nie, 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 może, tak. Może pan P nie to Kryś. Dobra, słuchaj, sprawdźmy. A, tutaj uważaj, bo jest dziura. Ajajaj. Słyszałeś to? Słyszałeś to? Nim, 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 nim. Ej, słyszę nip, 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 no. Co on robi? Czemu słyszę nip, nip, nip? On coś robi.
Słyszę ewidentnie, dobra, czekaj, tylko muszę... Znowu! Musimy, Drejsła, i wiesz co zrobić? Jakoś... O! Raz, dwa, trzy. Trzy bloki. O! Właśnie to chciałem zrobić! Nie wiedziałem, że masz dirta, okej. Okay. Zejdźmy sobie tutaj niżej. O, i czekaj. Słyszę to. Tutaj chyba słyszę nip. Czekaj, załóżmy. Nip. Załóżmy szalik mocy, co ty na to? Dobra. Dobra, uwaga, szalik mocy. Mam. I ten szalik sprawia, że znikamy. O, dobra, chodzę. Ocie! Litra, dobra. Ej, zobacz, czegoś mi brakuje, jak mam to zrobić? Co znowu tutaj kombinuję? Nip, ale zobaczcie, jak rozbudowała mu się tutaj ta jego miejscówka, od kiedy ostatnio tutaj byliśmy. Tutaj jakieś schematy mocne. Ty! Co on tutaj takiego zrobił? Okej, wygląda na to, że ten przedmiot niedługo będzie gotowy, tylko brakuje mi w sumie patyków i liści, kurczę. Ej, o jaki przedmiot mu chodzi, myślisz, Palion? On coś chce stworzyć. Mam nadzieję, że to będzie działać i uda mi się odczarować te dirtowice. Ej, dobra, czekaj, ja mu zrobię tylko tutaj zdjęcie. Dobra, tak, fota musi być. O, czekaj, zrobię takie. O, ba. Okay. Nie uważaj! A zrobiłem mu idealnie, jak tutaj patrzył. Dobra, i słuchaj, co ty na to, że teraz mu się pokażemy. Pokażemy mu się, słuchajcie, i spytamy, co tutaj robi znowu. Czekaj, tylko weźmiemy, zdejmiemy sobie ten szaliczek. Czy ten szalik zdjęty? Dobra, zdjęty. Okej, to co, wchodzimy. A, ptycho! Złapaliśmy cię na gorącym oczyku! Znaczy, co? Mam dowód! Kolejny. Czy chcesz przeżyć najlepszy powrót do szkoły w twoim życiu? Wybierz zestaw szkolny Voyan Team! Znajdują się w nim same najlepsze rzeczy. Ogromny plecak premium z 7 brelokami na zamku, odblaskami z 2 stron i wygodnymi plecami. Piórnik z 2 brelokami, który ma 2 przegrody w pełni wyposażone. Zestaw śniadaniowy. Bidon, który bardzo łatwo się otwiera i zamyka. I śniadaniówka. W środku ma 2 strefy. Worek szkolny, zeszyty, naklejki na zeszyty, teczka dwustronna. A, no i jeszcze długopisy tutaj zostały. Patrz, siema, widzisz te długopisy? Kupując ten zestaw macie gwarantowaną darmową dostawę, zdjęcie z autografem. Ale uważaj, bo liczba tych zestawów szkolnych jest ograniczona. Wbij na Voyan Shop i sprawdź. Ale... Widzimy, co knujesz. Tak, znowu jakieś wynalazki. Znowu to samo, tak, super, no pewnie, oczywiście, że tak. Co tu się dzieje, tylko te wszystkie maszyny są niepokojące. Przestańcie gadać, tylko po pierwsze mnie posłuchajcie, dobra? No dobra, ale o co chodzi? Ja wam powiem bardzo szybko, ale tak bardzo szybko, okej? Okay? No. Dobra, zacząłem prowadzić moje wynalazki na temat tego, żeby stworzyć jakiś przedmiot, który pozwoli nam zamienić ten diament w taki diament, który stanie się dirtem. Znaczy się w dirta po prostu i mam prawie już... odwrót. Tak, i mam już prawie to wymyślone, ale brakuje mi 2 rzeczy. I wy teraz bierzcie te nożyczki, wykorzystam. Czekaj! Czyli będzie dało się cofnąć te diamento dirto bloki na z powrotem dirto bloki? Tak, słuchaj, wymyśliłem taki specjalny schemat, który składa się z atomów, z jonów, atomów i jonów. Dobra. Czyli co potrzebujesz? Potrzebuję liście i potrzebuję patyki. Najlepiej jak najwięcej. Okej, ale przecież wiemy, to się... że to jest dziwne, ale załatwimy potrzebuję. Załatwimy, jeśli to uratuje dirtowice, to załatwimy. Krysiu, dobra, czyli to jednak w twoich rękach żyje szansa uratowania dirtowic. Ale tylko czy ty jeszcze i co? Dobrze się czujesz w ogóle, bo tutaj całe noce spędzasz i... Dobrze się czujesz. Klimę mam, pa, jest superansko. No bo trochę długo tutaj po nocach siedzisz, niezmęczony jesteś? W ogóle nie śpisz. No właśnie. Wiem, bo ja znalazłem telewizor, wiecie, bo ja sobie majstruję, potem sobie serial oglądam na przykład do 3 w nocy. Ale ogólnie jest dobrze, nie? Daję sobie radę. No tylko wiesz, nie przestać czasem, bo jak za dużo tak będziesz nie spał po nocach, to jeszcze się coś złego stanie. Jej, chłopaki, czy możecie mi pomóc? Idźcie dobra, po te dobra, liście dobra, i potem pomożemy, potyki. Idziemy! Nie, ej, czemu takie proste itemy? Ja, dobra, czyli wychodzi na to, że potrzebujemy tylko kawałek drewna. Co ty na to, żeby wziąć drewno z dirtowic? Stąd? A co, jak będzie popsute przez diament? Może nie? A, no dobra, to nie. No właśnie! Jeżeli to ma być drewno, które naprawi diamento dirto bloki i z powrotem będzie to dirt, taki zwykły, to będzie świetnie, bo patrzcie, niby da się naprawić te bloki, wystarczy je zniszczyć i postawić z powrotem, ale to bardzo długo trwa i niektóre bloki, znowu. Te, które są za silne, są już nie do naprawienia, bo zobaczcie, jak rozwalicie je, to z nich już wypada po prostu diament! I to jest straszne. No dobra, no oddalmy się jeszcze kawałek. Może... Jeszcze? Dobra. Jeszcze kawałeczek, bo tutaj zobaczcie, w ogóle ten diamento dirto bloki się coraz więcej ich pojawia. Nawet nie tylko na dirtowicach, ale również już na normalnym świecie i się trochę martwimy. Oj,
No, ale lagi. Mam nadzieję, że więcej diamentów dirto bloków się nie pojawiło. Z tej brzozy weźmiemy patyki. O, dobra brzuska! Z brzozy, z brzozy! A ja nie mam takiej siekierki szybkiej jak ty. A ty masz tak szybką siekierkę, ja nie mam tak szybkiej siekierki jak ty. Ona nie jest enchantowana. Nawet nie jest enchantowana, moja ręka kopie wolniej. Dobra, i co teraz jeszcze? Ej. Patyki, co on chciał jeszcze? Liście. Liście. Damy mu liście jeszcze, dobra, z tego. Damy mu dwa gatunki. No właśnie, bo jeszcze nam krzyczy na nas, że złe, złe. Kazałem wam dać jedno zadanie, wam dałem, nie daliście rady. Tak jeszcze by nam dobra, powiedział. Mamy, może, mamy. Może jeszcze weźmy kawałek innego drewna, jakby wiesz, powiedział. A, no tak, tamto drewno tak, złe, ja potrzebuję to, no wiesz, żeby. Ale tego drzewa nie śni nam do końca, to od razu mówię. Czemu? Bo zobacz, jak ono wygląda. Nie, musisz każde, stary. No co ty mówisz? Wszystko do samego końca. No nie ma opcji takiej. Nie, bo Minecraft wybuchnie. Wybuchnie to maszyna Krysia pod ziemią zaraz. O, właśnie, maszyna Krysia wybuchnie, jeśli nie damy mu tych rzeczy, idziemy mu szybko zanieść te rzeczy, patyki i liście. Padre, i ja nie... patyki, ja, ale w ogóle, co się robi z patyków i z liści? Patyko liście? Patyków i liści? Jak niby patyki i liście mają naprawić dirto bloki, jakby diamento dirto bloki, to nie działa. No nie może działać, nie ma prawa w ogóle za działanie. Ale ma, wiecie co ma prawo działać? Najlepszy zestaw szkolny, to ma prawo działać z najlepszym plecakiem, który słuchajcie jest najpiękniejszy, patrzcie na to. Ten plecak ma nawet specjalny Brelok Team na każdym zamku, co sprawia, że wyróżnia się jeszcze bardziej. Dodatkowo ma odblaski z każdej strony oraz z tyłu. A z tyłu ma również mega wygodne plecy, dzięki którym będzie wam się bardzo dobrze jednosiło ten plecak. I słuchajcie, jest on teraz dostępny w zestawie. Ten zestaw jest w promocyjnej cenie, ale korzystajcie z tego, bo może ten zestaw zniknąć za chwilę ze sklepu i nie wróci już nigdy. Więc wpadajcie na wojanshop.pl i korzystajcie z tej szansy na zestaw w tańszej cenie z darmową dostawą i ze zdjęciem z takim ręcznie podpisywanym autografem Wojana. Wpadajcie Wojan Team, wojanshop.pl, najlepszy plecak premium Wojana. A ten plecak dostępny jest również w takiej mniejszej formie dla osób, które nie chcą tak dużego plecaka oraz chcą zaoszczędzić aż trzykrotnie. Tak, bo ten plecak jest tańszy trzykrotnie. W cenie tego plecaka premium możecie mieć aż trzy takie plecaki, które również mają takie specjalne breloki na każdym zamku. Mają również odblaski z dwóch stron, słuchajcie. I piękny wzór, w ogóle ten wzór jest bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Oraz tutaj również ładny pattern z naszym pieskiem, Pimpkiem. Dircik tutaj jest. Dla każdego coś ciekawego na Wojanshop z okazji Back to School. Razem z takim fajnym bidonem zastanawiam się, no, wpadajcie. Dobra, dobra, Palion, ale tycho, serio, jest zmęczony mocno. Ja nie wiem, trochę się martwię o to, jego, o ten jego brak ziewa, spania. On jest zmęczony, ja nie no, wiem. No, dlatego musimy mu pomóc. O, siema! Tycho, mamy to. Cześć, chłopaki. Ojej, już tak późna godzina na heli, my chcę poszedł spać, nie? Dobra, my ci pomożemy, Tycho, my ci pomożemy, nie możesz tak sam zrobić tych wszystkich rzeczy. Macie zobacz. Wszystko? Deski, a jakby ale ci się... patyki! A jakby ci się nie podobały, to takie. A patyki to proszę bardzo, patrz, ja mam nawet z drzewa patyki. I mogę ci... Ale z tego można zrobić patyki. Mogę ci zrobić trypa. No dobre, no. Tutaj i pa. Okay. Mam brzozowe dla ciebie liście, bardzo dużo brzozowych liści, a proszę. Masz dębowe? I dębowe. O, i dębowe ma Palion, let's go! Kto pan na dębowe? Dębowe o to chodzi, ale muszę wam pokazać jeszcze jeden wynalazek. Jaki? No? Patrzcie, wynalazłem coś takiego, nazywa się to przesuwator, patrzcie tylko na to. Z wędka. Ej! To znamy! To jest zwykła wędka, tylko my znamy ten wynalazek. Dobra, pokaż nam, w jaki sposób masz stworzyć niby to coś, co uratuje dirtowice z diamentów. Dobra. Zaraz tak, ja do tego leja tutaj wrzucę te itemy, co mi daliście, czyli te liście i patyczki, i ty wtedy pociągniesz za tą wojchę tą tutaj, patrz, ding ding. Nip nip, tak! Ale uważajcie, bo w tym miejscu, gdzie jest tutaj, powinien wyskoczyć itemek. Ej, no dobra, i to będzie ten itemek, co nas uratuje, w sensie dirt uratuje? Działa to? No nie, no to nie musisz się spieszyć, to po prostu wiesz, to lej pochłonie i wtedy po prostu powiem ci, żebyś to pytał trzy razy. Czyli lej musi pochłonąć, dobra, ja czekam w takim razie dobra, na to. Dobra, poczekaj, więc rzucam teraz trzy liście, raz, dwa, trzy i trzy patyki, no i teraz powinien pochłonąć zaraz lej. I co, lej nie wchłania, ej, o, wchłonił? Wchłonił, no, dobra, działa. Nip, 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 nip. Ej, jest już! Co się stało? Ile ty razy to kliknąłeś? Ej, co to jest? Co to jest? Inne rzeczy! Ile ty razy to kliknąłeś? Nie wiem. Jeszcze raz mogę kliknąć. No, teraz już się skończyły materiały! A! Ale tego dużo! Ale co to jest? Jakaś różdżka! Co to jest? Ty! Ale to jest jakaś... Tylkowa różdżka! No to będzie działać na 100%! Ja jestem dobrym naukowcem i moje rzeczy działają, rozumiesz?
Ale to... A gdzie jest dla ciebie różdżka? No, Palion podniósł dwie. Ja mam mnóstwo ich, patrz. No bo on, bo ty naklikałeś te różdżki. A, bo ja kliknąłem tego! Oj, dobra, no, dobra, ty, ale... Ja ci mówiłem, kliknij trzy razy, a ty... Nie. Dobra, ale to teraz jak kliknę, to zamieni niby to na Dirta? No, spróbuj. Dobra, czekaj, uwaga. What? Działa to! Kto jest lepszy? Kto jest lepszy? Patrzcie tylko to! To jest mój taniec ze sobą! Dance! Ty idziesz na lepszy! Ej, dobra, mamy itemek, który naprawia diamento dirtobloki! Czekaj! Ty jest najlepszy! Patrzcie, czekaj! Dobra, chłopaki, wszystko musimy naprawić! 3 sekundy, mamy mało czasu, jest noc! Lecimy! Ej, padł do dziury! Ale to kozacko działa! Zobaczcie, naprawiamy całe diamento dirtobloki! I nawet tutaj! Musimy to pokazać Snoopkowi, to jest najlepszy przedmiot, jaki mu się podoba! I nie ma pan bez nami szans jakichkolwiek, bo już od dzisiaj mamy na niego sposób! Ha, let's go! No, widzisz, ja to ogarniam, jakim cudem to tak działa? Jak ty to zrobiłeś, ptycho? Oj, dobra, ja wam nie powiem, bo i tak powiecie, że to jest bomba atomowa, ale to... Ej, nie, dobra, szacun dla ciebie, ptychu, jak ty to ogarnąłeś? Ja nie mam zdradzić sekret tego przedmiotu. Jak? Jaki sekret? Do wytworzenia tego przedmiotu potrzebowałem... Dobra, no. Niech będzie. Kupy słonia, niech będzie, tak, kupy nie. słonia, no. Co ma kupa słonia w połączeniu z tym, jaki to ma sens? To po prostu kupa słonia maskuje, nie? Nie, dobra, nie rozumiem. Słuchaj, w każdym razie dobrze, że działa. Ja może nawet nie chcę wiedzieć, jak to zostało zrobione. Ważne, że działa i słuchajcie, patrzcie na ten efekt. Wszystko! To wraca. Dirtowice wracają. Może jak Dirtowice wrócą, to Nubek będzie chciał tutaj odwiedzić tą wioskę znowu. Tak, razem z rodzicami odwiedzą i wrócą, bo zobaczą, że w końcu jest to z powrotem Dirt. I spójrzcie, jak to wygląda. Dawaj, całą wioskę musimy odczarować, całą wioskę. Dawajcie, działamy teraz, żeby odczarować. Jak to wraca szybko. No ultra super, szybko! Co? Dirtowice zaczynają wyglądać z powrotem jak dirtowice, a nie jak diamentowice! Haha! No dobra, chłopaki, dawaj, bo tu jeszcze dużo zostało! Ale ty, naprawdę, trochę to może zająć. Ja myślę, że to nawet kilka godzin to zajmie, dlatego my sobie to będziemy tak robić, ale najważniejsze to i w sumie trochę się boję reakcji pana P, jak się dowie, co myśmy zrobili. I pytanie, czy on jakby się o tym... Ole to, ej, co jest? To jest tak czysto! No, naprawdę jest przepięknie. To jest satysfakcjonujące. Tu jest tak czysto teraz. My sprzątamy normalnie. Ej, to jest tak ładnie wygląda. Jak ja się stęskniłem za zwykłym Dirtem. Nie sądziłem, że będę tak się cieszył kiedyś na Dirta. No, to prawda. Ja nie wiem, Nubek zawsze się śmiał. Ej, wy nie lubicie Dirta. Gdyby nas teraz widział, jak my walczymy o to, żeby Dirt wrócił, to by chyba nie uwierzył w to w ogóle. Musimy mu potem pokazać te filmy, bo on potem mówi, że my nie lubimy Dirta i że tylko diamenty chcemy. Albo no. Niech widzowie mu napiszą w komentarzu, to może on zobaczy. Właśnie, widzowie, napiszcie, że no, zależy nam na Dircie u Nubka i że specjalnie, patrz, niszczymy diamenty, które on myśli, że my tylko lubimy diamenty. No przecież zobacz. Myślisz, że Nubek ten ogląda nasze filmy teraz? Nie wiem, ty. Nie wiem, on chyba nie ma telefonu. Nubek, jeśli nas oglądasz, no to szybko nagraj filmik, gdzie jesteś. My to obejrzymy i to słuchaj, zobaczymy i pójdziemy cię uratować. Ej, dobra, ja tutaj chcę to wszystko zniszczyć, no naprawić, w sensie nie zniszczyć. No, ale to jest fajne, co? Tak chodzisz i tylko się zmienia. O, ej, serio, to tak szybko się naprawia. Ej, patrz się w tą stronę, już tylko budynki zostały. Yo, wow. Ej, nie mogę, dobra, to jest piękne. Ej, no normalnie dirtowice, prawdziwe dirtowice. Ej, to jest mój ulubiony odcinek, nigdy nie sądziłem, że będziemy mieć tak fajny odcinek. Ej, czekaj. Z dirta się cieszymy. Co? Ej, czekaj. Co? Ej, czekaj, my nie musimy do tego podchodzić. Jak to? Co to z daleka o, robi? O, mega, to z daleka no. działa! Jak to jest możliwe, co? To z daleka działa! Wy to widzicie? Ej, my to malujemy normalnie. Ej, no patrz to, yo! Ej, dobra, możemy się ustawić na najwyższym budynku i z tego budynku wszystko naprawiać. Dobry bardzo pomysł. O, ten dom wrócił, let's go! Ale to fajnie wygląda, nie mogę! O, się cieszę, ale widzowie. Koks. Ale sprawdźmy, może skrytka pocztowa, czy czasem pan P czegoś nie napisał. Dawaj, sprawdźmy to, no. Ej, nie napisał, jest totalny chill, słuchajcie, on się nawet nie dowiedział. On nie wie, co się dzieje. On nie ma pojęcia, a my całą tą robotę, którą on zrobił, my właśnie teraz naprawiamy. Patrzcie, naprawiamy to wszystko. Ale to ładnie. Ej, to jest satysfakcjonujące. Ej, to mi się jak tak to fajnie robi. Działa. Ej, to mi się tak fajnie robi jak w ogóle. Jak to jest możliwe, że to tak może działać? Pierwszy raz coś takiego widzę. Ja też. Tycho, to jest super, co? Ty zrobiłeś jakąś magię, ej.
No, widzicie, to w końcu ktoś zrobił fajny wynalazek, co nie? A na co to jeszcze działa? Czy można to zrobić inne bloki jeszcze? Wiesz co, no tego jeszcze nie rozpracowałem, bo musiałem dokładnie zbadać tego diamentu Dirta, żeby się dowiedzieć, jak to w ogóle tam działa. I dlatego to udało mi się zrobić. A czy da się to na przykład zmienić gotowe diamenty? Gotowe diamenty na Dirta? No. No? Chyba nie da się. Jak się nie da? W sensie? Gotowych diamentów, w sensie, bo to diament, to, bo to ma cząstki Dirta w sobie, dlatego to się zmienia, ale gotowy diament już nie ma cząstków Dirta. Czyli jeśli nie. Pan P zmieniłby tą wioskę w gotowe diamenty, takie... To nie ma szans. To już wtedy nie da się tego cofnąć? Bo słuchajcie chłopaki, teraz te diamenty mają w sobie jeszcze ułamek Dirta. Aha, czyli wychodzi na to, że gdybyśmy jeszcze dosłownie poczekali, nie wiem, jeden dzień i pan P zmieniłby całe Dirtowice w diamenty, takie już prawdziwe diamenty, no. Bloki, to byśmy już nie mogli tego cofnąć wtedy. Nie ma szans, tłumaczę ci to, że chodzi po prostu o to, że te diamenty mają jeszcze Dirta w sobie, no wiesz co chodzi. Ej, to będzie wtedy tragedia. Ej, dobra, no. To musimy po prostu walczyć z panem P o to, żeby nigdy nie zmienił tych Dirtowic w pełne diamenty, bo wtedy już nie będzie dało się tego odkręcić, spójrzcie. Wtedy to już nie mam pomysłu, co będziemy mogli zrobić, jeszcze, wtedy to jest tragedia. Jeszcze tamten domek mi został, ale fajnie to się robi, nie? Nie mogę! Malujemy sobie! Zauważcie, że jak on zmieniał te Dirtowice, to one tak po kolei się zmieniają, więc mamy szansę je cały czas naprawiać. Tak, prawda. Ale serio, te Dirtowice są już stare, takie po staremu, takie czyste, takie wygładzone jakby mam wrażenie. Pięknie wyglądają. Ej, super, dobra, idziemy sprawdzić jeszcze skrytkę od początku, czy czasem nic się nie pojawiło. Nie, dlaczego miałby się jest pojawić? Jest książka. To? Stary, to? Jest... Co to ma być? Podpis! Ej, nie, dobra! Co? Nie, ja tego nie biorę! Niech, nie odpisuj! Musimy to przeczytać! Przeczytaj to, tylko ty! Ja mam to przeczytać! No ja nie chcę, ja się boję, ja się cykam! Ale to ty jesteś najstarszy, masz! Ale to co ja jestem? Ja nie! Czytaj! Palion, czytaj to! No dobra, czytaj. Co to ma być, on napisał? Jakby co to palion to przeczytał? Co wy wyprawiacie? Jesteście niemożliwi. Jutro jest wasz koniec. Koniec Dirtowic. Dirtowice zmienią się w diamentowice. Przesadziliście. Co? Ale jak? Przecież jak się zmienią? Czekaj. Jak się zmienią, jakbym przecież je cały zrobiliśmy... No ale... Jak to? Czyli one się zmienią w diamenty? Przecież... My je zmieniliśmy już w Dirta. Jutro nic z nimi nie zrobisz. Dobrze mu piszesz. Dobra, i jako nubek niby mu odpiszę, że nic z nimi nie zrobi. Dobra, i słuchajcie, mam nadzieję, że no tak będzie, ale czemu on pisze, że jutro zmieni? No ale on powiedział, że co, zmieni, to je naprawimy wtedy, nie? Nie. No, tylko że pytanie, bo jeśli zmieni faktycznie w diamenty, to wtedy ich nie naprawi. Ale on nie da rady, kurczę, tak od razu w diamenty. No właśnie, chyba nie jest na tyle silny, no, że zmieni od razu w diamenty. Ja dalej to naprawiam, bo to jest jeszcze satysfakcjonujące. O! Trzeba naprawiamy wszystko! Nawet roller coaster się da stąd. Dawaj, tak, roller coaster, let's go! Ale będzie czyściutko, jak już ten roller coaster też będzie naprawiony. Czekaj, a ja sprawdzę, czy on czasem czegoś nie napisał już nam, co? Ej, właśnie. Co, Palion, napisał coś? Nie, jest, ja nie czytam. Jest, czytaj, jest? Czytaj. Nie. Ja nie czytam tym razem. Dobra, sprawdzam, uwaga, co to jest. Zobaczymy, widzimy się jutro. Jutro zobaczycie mnie i prawdziwe diamenty. Co? Prawdziwe diamenty? Całkowicie w diamenty? Ale całkowite diamenty, prawdziwe diamenty napisał. Prawdziwe diamenty. I zobaczycie mnie jutro. Oh my god. O nie, dobra, ale to co my mamy w takim momencie? Nie wiem, chłopaki, no na pewno będziemy musieli się schować, bo on nie może zobaczyć, że my tutaj jesteśmy. Jak on się dowie o nas, to będzie chciał pójść na Wojanowicę i wtedy zagrozimy Wojanowicą. Będziemy musieli znaleźć jakieś miejsce, w którym będziemy musieli być bezpieczni. Palion, może ty na coś wpadniesz, co? Dobra, dam radę. Bunk! Dobra. Bunk! O, może bunk, właśnie, albo coś takiego. Dlatego obserwujcie koniecznie nasze kanały, bo to będzie się teraz działo tutaj na Dirtowicach. Pan P nadchodzi. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.